Na pewno każdy z was chociaż raz grał w trybie rankingowym, no i macie wbitą jakąś rangę. Swoją drogą napisz mi w komentarzu, jaką rangę najwyższą udało ci się wbić w tym sezonie. I tak się składa, że nieważne jaką rangę macie wbitą, to i tak ją stracicie. I już za parę dni każdemu te rangi się wyzerują i będziecie mieli najniższego brąza. Powiem wam, dlaczego tak się dzieje i o co dokładnie z tym chodzi. Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym odcinku pokażę wam też pewną osobę, która otrzymała za darmo od twórców Brawl Stars 100 darmowych legendarnych star dropów. Nie żartuję. I ona nagrała filmik, co trafiła w tych 100 legendarnych star dropach. Ja to dzisiaj wam pokażę, więc oglądajcie do końca. Rzeczy będzie dużo więcej, więc jak możecie widzowie, to zostawcie łapeczkę w górę, bo każda jedna łapka pokazuje mi, że lubicie takie newsy ode mnie z Brawla i będę nagrywał ich więcej. Powiedzmy, że dobijacie ich 6000 i ja wtedy wrzucam kolejny odcineczek z newsów. Przy okazji do wyjścia skinka kupy Spike'a już jest coraz bliżej, więc jak chcecie mieć szansę zgarnąć go za free, wystarczy subskrybować mój kanał, bo ktoś z moich subskrybentów go zgarnie, więc jak jeszcze nie macie subika, polecam każdemu subskrybować. No i co, ten odcineczek zacznijmy sobie może od tematu Melody. Melody, jak wiecie, parę dni temu wyszła w tym przedwczesnym dostępie. Ja mam ją kupioną, mam na niej aktualnie 329 pucharków, ale 329 pucharków to jest nic. Nie uwierzycie, ile osób powbiało już tą Melody naprawdę wysoko. I tak się składa, że na ten moment, gdy to nagrywam, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, jakim jest Polska, no to jest jedynie jedna osoba, która wbiła 35 rank. I tą osobą, jak widzicie, jest MindPro. Ten ziomeczek ma już 1251 pucharków na Melody, więc już wam chcę to pokazać. O, tak jak widzicie, jest ona tutaj, wow, naprawdę szacun dla niego. Zbliżają się już kolejne osoby, które też ją pewnie za niedługo dobiją na ten 35 rank, ale no jednak MindPro był pierwszy. Ale jeśli chodzi o topkę globalną, wygląda to już zupełnie inaczej i chłop, który jest na pierwszym miejscu, ma 1600 pucharków ponad na niej, czajcie. Na drugim jest Nucleo, no ma bardzo, bardzo dużo osób już powbijało ją na 35 rank. Poziom w Brawlu jest, jak widzicie, coraz wyższy. Kiedyś to w pierwszy dzień od wyjścia jakiejś postaci było mało ludzi, którzy ją mieli tak wysoko, a teraz to kurde, mija chwila i każdy już ją ma na 35 ranku z tych lepszych graczy. I już przejdę do kolejnych bardzo ciekawych tematów, ale zanim to, przypominam szybko o wpisaniu kodziku Tori w sklepie Brawl Stars, bo u mnie jak zwykle sytuacja się nie zmienia. Każda osoba, która doładuje jakiś pakiet klejnotów lub kupi sobie jakąś inną fajną ofertę, na przykład jakieś nowe skiny z moim kodzikiem, zostanie pozdrowiona na odcinku. Tutaj macie maila, na którego polecam właśnie wysyłać wam nagranie lub screen, jak coś kupicie z moim kodem i wtedy was pozdrowię. Tak tylko przypomnę, że już za 6 dni i 12 godzin wychodzi nowy karnet zadymiarski i każda osoba, która go kupi z moim kodem, też będzie pozdrowiona na filmie, więc mam nadzieję, że mordeczki, ten mój kodzik będziecie mieli wpisany. Ale okej, parę dobrych dni temu zakończył się event, w którym otrzymywaliśmy darmowe star dropy od twórców Brawl Stars i wiecie, że była tam taka specjalna mega nagroda, która dla kilku losowych osób dawała ponad 100 legendarnych star dropów. Twórcy już te star dropy porozdawali, no i było kilka osób, które je otrzymały i tak się składa, że jedna osoba z Chin pochwaliła się tym, no i pokazała, co trafiła. Całość otwierania tych star dropów trwała ponad 7 minut. Ja niestety mam tylko dwuminutowe nagranie, no bo całego nie dało się wrzucić na Twittera. Dzięki użytkownikowi, jakim jest Seven Lion, możemy je obejrzeć i już pokazuję wam, co ta osoba w nich trafiła. Jak widzicie, tutaj normalnie dostała w poczcie wiadomość, że 100 mega star dropów, no po prostu wjeżdża na jej konto, że jest zwycięzcą. No a to jest ten filmik, więc obejrzyjmy go sobie razem, żebyście dobrze widzieli. Patrzcie, pierwszy star dropik leci, od razu 1000 kredytów. Ja w to nie wierzę, boję się, co tutaj będzie. Jeszcze sam nie oglądałem tego filmiku. Jestem ciekawy, ile kozackich rzeczy ta osoba trafiła. Kolejne kredyty. Tu już jakaś sława się wbija, mocno, na razie widzę, że dwa razy otwierane i dwa razy kredyty, tutaj star power, więc trochę gorzej, ale tak naprawdę no w każdym tym star dropie mogło być coś grubego. No dobra, star power to chyba było najgorsze, co można było trafiać, nie? Ten filmik trwa ponad 2 minutki, więc obejrzyjmy go sobie do końca, jeszcze troszkę i go obejrzymy, a później powiem wam jeszcze o najważniejszej rzeczy, czyli o waszej randze w lidze rankedowej, która się totalnie wyzeruje, zaraz wam powiem więcej na ten temat, ale poczekajcie, patrzcie, już pierwszy skinek jest trafiony u tej osoby, więc mega spoczko, w ogóle link do tej osoby, która to otwierała, dam wam w opisie, bo to też jest naprawdę mocne, że kurczę, ona miała aż takiego farta, nie? Troszkę wam to przyspieszę, żebyście dobrze widzieli. Między innymi robot Spike wleciał, nie wiem, co to jeszcze było trafione, hiperdoładowanko jakieś, kolejny star power, hiperdoładowania. Ja już teraz wam przyspieszam, żebyście szybciej to mogli zobaczyć. Znowu kredyty. O, uwaga, Hermes Max, ty, ale farci. Przecież to tyle skinów ta osoba dostanie na swoje konto. Nie no, zazdroszczę, że ktoś dostał 100 legendarnych star dropów za darmo. Boże, czemu to nie byłem ja? Niedobrze, widzowie, niedobrze, kurczę. Ale no nic, no gratulacje i tak dla tych osób. Wiecie, to jest jedna z kilku, jest jeszcze dużo więcej osób, ale no nie każda się po prostu pochwaliła tym i nie każda to nagrała, gdy robiła opening tych 100 star dropów, co nie? Więc tak prezentowały się te pierwsze dropy, a to nawet nie była połowa z tych star dropów, które ta osoba otrzymała legendarnych, bo dostała ich 100, więc wow. Ponoć łącznie w tych star dropach wydropuje jej około 30 skinów. No ta liczba naprawdę robi wrażenie, czajcie? Dostać 30 skinów za darmo?
Zazdroszczę. No ale teraz przejdźmy sobie do najważniejszego tematu, czyli tematu związanego z końcem sezonu rankingowego. Jak widzicie, za 5 dni i 12 godzin ten sezon dobiegnie końca, no i będzie to pierwszy zakończony sezon, który mieliśmy, jeśli chodzi o rankedy. I nieważne, jaką wbiliście rangę, czy był to mityk, czy mieliście legendę, czy nawet właśnie mistrzowską, mogliście mieć też jakąś niższą, to i tak cofnie wam do najsłabszej rangi za to 5 dni i 12 godzin, jak to nagrywam, i będziecie zaczynać od brąza 1. No bo po prostu jak jest restart sezonu i wychodzi nowy sezon, to te rangi są restartowane i każdy zaczyna od początku. Twórcy to wprost mówili na Brawl Talku, no i też się upewniałem sam i też widziałem, że jak ktoś się ich o to pytał, czy rzeczywiście tak będzie, no to oni cały czas podtrzymywali zdanie, dlatego jestem pewny, że za 5 dni, no po prostu każdy będzie miał znowu brąza 1. Z jednej strony może to być dla was mega niefajne i mega smutne, no bo na przykład długo się staraliście o jakąś rangę, jaką jest chociażby legenda w moim przypadku, a tak naprawdę no już ją stracicie. Jedyne co po niej na pewno zostanie, to to, że będziecie ją mieli pokazaną w najwyższej pozycji, w jakiej byliście, no bo to już z profilu wam nie zniknie. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z kartą bitewną, czy na przykład jak już nie wbiję tej legendy, no to już nie będę mógł mieć tego czerwonego tła. Z tego co widzę, to pisze tutaj, że aktywność przez 2 sezony rankingowe, czyli jak minie chyba kolejny sezon i ja nie wbiję tej legendy, no to wtedy dopiero to stracę, że jeszcze na ten kolejny sezon będę mógł to używać, więc to wcale ona nie jest na stałe, ta czerwona ikonka. W sensie to czerwone tło, które jest za naszą kartą bitewną. Ale ja powiem wam szczerze, że się cieszę, że jest to restartowane i będzie można zacząć od nowa, bo ja się po prostu bawię tą grą. Lubię grać w Brawla, lubię się bawić po prostu jak gram i fajnie, że znowu będę mógł sobie zacząć od nowa i poczuć ten fan z gry na tych niższych rankach i znowu spróbować wbić coś wysokiego. Może znowu mi się uda dojść do legendy, choć nie, na pewno nie będzie to łatwe. I z takich plusów restartu tego sezonu jest też jeden mocny plus. A nawet może i dwa, bo pierwszy z nich jest taki, że znowu będziemy mogli te wszystkie star dropy sobie odebrać. Czyli za początek, jak widzicie, są tutaj dwa rankedowe w brązowych i jeden epicki. Można to znowu odebrać. Tak samo z każdą inną nagrodą za kolejne rangi. Gdy będziecie je wbijać, to znowu te nagrody będziecie mogli dostawać, więc znów będzie można otworzyć mnóstwo chociażby tych rankingowych star dropów. Jeśli chodzi o te rankingowe star dropy, to tak się składa, że będzie w nich do trafienia dodatkowy skinek. Nowy skin, który wleci, będziemy mogli go tam dropnąć. No bo w tym sezonie, jak wiecie, do trafienia tak dodatkowo był skinek dynastyczny Mike. I na niego były większe procenty szans, no i wiele osób po prostu, które grały te rankedy, mogło go zgarnąć. Ja sam go mam, więc mega się cieszę. I on dalej będzie do trafienia, jak go jeszcze nie macie, lecz nie będzie już na takich dużych procentach szans. Bo teraz sytuacja troszkę się zmienia i do trafienia będzie ten oto specjalny skinek do Chestera, którego wam tutaj wyświetlam. On będzie nowym, specjalnym, sezonowym skinem, jeśli chodzi o ten kolejny sezon, który zacznie się za parę dni o rankedy. Tam będą na niego największe szanse na trafienie, dlatego każdemu z was życzę, żebyście go od razu dropnęli, gdy on wejdzie. Moim zdaniem skinek jest naprawdę bardzo fajny i sam chciałbym go mieć, mimo że do Chestera mam i ciemnego, i leśnego ducha, aczkolwiek to ten taki jest chyba najlepszy z tym, co będzie do trafienia w star dropie, więc liczę, że się uda mi go dropnąć. No i na koniec tego filmiku mam dla was jeszcze super informację. Jak wiecie, już 30 marca, czyli w tą sobotę, będziemy mieli finały Mistrzostw Świata Brawl Stars. No w sumie to będzie to już jutro i tak się składa, że ja będę je komentował razem z Benim po polsku dla was na moim kanale, czyli na głównym kanale Tori, będziecie mieli u mnie live'ika. Zaczynamy gdzieś chyba już koło godzinki 10, nie chcę was skłamać, ale gdzieś tak 10-11 pewnie się one zaczną. Na ten moment nie da się jeszcze obstawiać tych meczy, wszystko już na tej stronce zostało zaaktualizowane, Brawl Event, no i za niedługo będzie można je obstawić, gdy twórcy je odblokują do obstawiania. Jak widzicie, nasz region EMEA, który jest tutaj, i widzę, że też już włączono nagrody, są to star dropy, czyli będzie można dostać 9 star dropów za darmo, no i oprócz tego też spray, który wam zasłaniam. O, teraz chyba już go dobrze widzicie. Te wszystkie nagrody będziecie mogli zgarnąć, jeśli będziecie oglądać te mistrzostwa, no i obstawiać. Ja myślę, że jutro w odcineczku wspomnę wam o tym, na kogo obstawiać, żeby dostać te nagrody, jak jutro się już będzie dało obstawiać, więc koniecznie nie przegapcie jutrzejszego filmu. No i bądźcie też na moim streamku, czyli no transmisji na żywo, którą będę robił na kanale Tori, i kibicujcie Polakom, będzie grubo.